Słuchajcie, bo nagrywałem dla was ten piąty epizod i stwierdziłem, że dobra, podejmę sobie jedną próbę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zrobiłem jeszcze jeden playthrough i udało mi się w ostatnim poziomie wykręcić A jakimś magicznym sposobem. Przyznam wam się zupełnie szczerze, bo nie chcę tutaj was wkręcać. Po tym, jak zrobiłem to playthrough i zobaczyłem tą rangę A, to zapisałem. Zrobiłem zapis. Jeśli są tutaj jakieś dalsze rzeczy, to jakby zrobię je już w ramach takiego zobaczenia z ciekawości, bo robienie piątego poziomu na A to i tak był absurd i nie sądziłem, że się uda. Udało się raz i nie sądzę, żeby miało się udać drugi raz. Więc szósty, siódmy poziom i zobaczyłem, że cutscenka jest inna, więc od razu włączyłem nagrywanie, bo pomyślałem, że po prostu zacznę nagrywanie od innego poziomu. W sensie od pokazania, że istnieje poziom szósty. Tymczasem okazuje się, że cutscenka jest inna, bo tutaj Lance zdaje się zachowywać tak, jakby wyszedł spod kontroli tego obcego i nie jest wkurzony i nie rzuca mięsem w nas. Zobaczymy, co się w takim razie wydarzy. Ten tribe, w sensie nie miałem z nim do czynienia wcześniej, przynajmniej nie aż tak. Myślę, że można mieć z nim do czynienia w hardcore, jak się pójdzie odpowiednią ścieżką. No i oczywiście pojawili się w Galudze. Okej. Okej, po prostu im coś ważnego zabraliśmy. Była scena początkowa, jak on umierał i podobno on umarł w Alien Wars na końcu, znaczy w trakcie. No to dobrze ci poszło. Zrobiłeś najazd, w sensie... Siedziałeś w tej bazie, a chyba że on był jakby w komorze, jeszcze się odradzał, czy coś. To zabawne, bo się okazuje, że jest to jakaś metafabuła, no nie? Tamto zakończenie było jak najbardziej w porządku. Co prawda miało jakieś coś niepokojącego gdzieś z tyłu. W tym wypadku było to... O Jezus. W tym wypadku był to fakt, że było wspomniane o tej organizacji, ale dalej gra wyglądała na zakończoną, a tutaj proszę. Możemy się dowiedzieć jeszcze więcej. No ale nie miałbym szans tego wiedzieć, gdybym tego nie sprawdził w internecie. Bo przeszedłbym tą grę, w ogóle przeszedłbym te cztery poziomy, stwierdził OK, potem dopiero cokolwiek sprawdzał, a sprawdziłem to przed grą, żeby wszystko wiedzieć. No i git, słuchajcie, poziom szósty. Okej.
O, dobra. Strzelając do góry byłem w stanie się zachować przy życiu, więc jest git. Tak, już mi trochę siada gadanie, ale naprawdę bardzo długo nagrywam już w tym momencie, ale jak udało mi się to przejść do tego momentu, to byłem zbyt podekscytowany, żeby zrezygnować. Więc... Ajajajajajaj, dobra. Mniejsza, mam continue. Mam, nie? Mam dużo, dobrze, jest git. Jedziemy. Mam continue, mam dużo. Robimy to. Kiedyś śniło jak nic. Ale mniejsza. Serio, mam wrażenie, że mi się to śniło kiedyś. Ale nie, bo ja w moim śnie chyba byłem na streamie, bo ktoś mi był w stanie odpowiadać, mi się wydaje. Na moje wątpliwości. Dobra, muszę walić te ramiona, tak czy tak. Dobra. Spoko. Nice. O, tego pana znam. Pierwszego poziomu zginął od żółwia. Transformers, taratatara. Co? A, rozumiem, bo ja kucnąłem, a powinienem się położyć. Słusznie. Mają rację. Absolutnie powinienem był się położyć. Co? Przyleciałeś i odleciałeś? A, bo ty jeszcze się rozkładasz, że się coś. Oj, się zapomniałem. No nie, nie skacz. Aaa, jak głupi jestem. Dobra, jeszcze raz. To była galuga, to bym odpowiednio go jeszcze ustawił pod kątem, ale... Ale to nie ma tak dobrze. Tak, położyć się trzeba. Fajnie to jest zanimowane w ogóle, jak na PS2, nie? Że ten robot nawet odpowiednio stawia stopy, żeby tutaj, żeby stanąć tak jak trzeba. I się trzymać jak strzela, nie? Fajne, fajne, to jest bardzo fajne. Nie, dobra. Okej. Teraz będzie chyba... Tak muszę stanąć? O, dobra. Wydawało mi się, że jeszcze jest jedna faza przed tym. Dawaj ten kadłubek. Co? Dobra, to będzie położenie tu znowu. Ja widzę już po tych animacjach, które mam rzeczy robić w danym momencie. O, dobra. Dobra. 20%. Okej. Okay. Nie wydaje mi się, żebym przegapił jakiś procencik, więc chyba 20% to faktycznie jest ilość planszy, którą przyszedłem. Dobra, rozumiem, że lecimy teraz do bazy tych gości, którzy analizują relik. Weszliśmy w nadświetlną. Kosmos. A! No tak, bo oczywiście przedstawiciele kontry umieją oddychać w próżni. A nie. Dobra. Aha, dobra, cyberprzestrzeń bardziej pewnie, tak? Welcome to our sanctuary. Triumvirate! Ta trójca. Sprawdzałem to słowo w którymś odcinku. Panowie umieją w lampki. Mają pomarszczoną kulkę. Zakładam, że to jest ten artefakt, ale... Relic of Moiraj. To jest relic. Bardzo spikselowana, zmarszczona kulka. Mohohohohoho.
Wow. Ej, dobra, kozak, bardzo mi się podoba. Przypomina mi to w ogóle trochę bossa, jak on się nazywał? Ego? Z Super Smash Bros. O matko, dobra, okej. Byłem gotowy się położyć. Rozumiem, że to jest uosobienie tego reliktu. Komy... Nie, przepraszam, to jest Genki-dama! Tak coś mówię? From the middle! From the middle! Give it to me! Muszę tak, muszę się cofnąć jak najbardziej w przeciwnym kierunku planszy. Szlak, było łatwe. Cofnąć się jak najbardziej w przeciwnym kierunku planszy i poczekać, aż on wystrzeli obie te Genki-damy. Żeby tak, żeby kierunek już był ustalony, bo inaczej druga mnie trafi. Nice, pierwsza faza zrobiona. No ale pewnie tych faz będzie z 5, tak jak w poprzednim przypadku. No ja nie wiem jakie on ma ataki, więc z automatu na pewno dostanę. Dobra, to jest kwestia stania rolek, to. Okay. O, dobra. W tym całkiem niezły w skakaniu, więc akurat to nie jest dla mnie jakiś wielki problem. O, rakieta. Co jest? Halo! Dobra, to było do po... Moje... Dobra. Góra. Okej. Okay. Góra, dół, góra, dół. Było. Ajaj, dałem się złapać. Dobra, dorwali mnie. Nice, nice. Ja tu wrócę, widzimy się jak tu wrócę, słuchajcie. Oczywiście ten poziom chciałbym ukończyć legitnie, więc będę sobie w niego grał tak legitnie. Podoba mi się, że właśnie niszczę jakiś ponadczasowy, niecielesny byt karabinem maszynowym. Znaczy wiem, że cielesny, bo tamten, ale... Czy karabin maszynowy naprawdę powinien wyrządzać mu jakąś krzywdę? To są pewnie specjalne karabiny maszynowe na obcych czy coś, nie wiem, nie znam się, ale... Uważam, że raczej nie powinien wyrządzać mu krzywdy. Aha, jak ja w to strzelam, to się skraca. A, to wiele wyjaśnia. Dlatego na początku jest miła. Moim zdaniem mnie nie dotknął, ale dobra, nie będę się sprzeczał. Nie odchodzi. Aha, dobra. Ciekawe, że tak wysoko wyrzuciło. Szczerze. Tym powinienem się zgiwać właśnie w tym przypadku. Dobra, muszę się trzymać paradoksalnie dość daleko, tak na wszelki wypadek. Żeby właśnie się nie wydarzały takie rzeczy. Moim zdaniem to był beta, ale dobra. O, dobra. To. Dobra, jak już wiem, że mogę się trzymać daleko, to będę. Nie? To nie jest trudno się trzymać daleko, tylko nie wiedziałem, że muszę. O Jezus! Nie zrobiłbym tego uniku, zapomniałem. Dobra, druga faza zrobiona. Lecisz trzecia. Co tym razem? O, to mi przypomina w ogóle bossa z kontry, która nie była kontrą. Kontra 8 z tego dodatku, który tam sobie odgrywałem. Fan produktu, że tak powiem. O, jak spadają, to też mnie biją. Myślałem, że jak spadają, to już mnie nie trafiają. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Nie lubimy tego, nie lubimy tego. Monkey D. Luffy, proszę nie robić mi rzeczy. Proszę mnie nie krzywdzić. Mogłem iść albo w Monkey D. Luffy, albo w... Pana Fantastycznego, ale nie przepadam za DC.
Za One Piece'em w sumie też nie. Teraz w tym wypadku to już zaczyna być ten etap, gdzie mówienie do was mi pomaga bardziej niż przeszkadza. Bo pomaga mi zachować jeszcze jakieś resztki działającego umysłu, nie? Muszę coś zjeść i odpocząć. Gin. Ile można, no? Jesus. Dobra, teraz ten wariat latający. Zawsze spadanie coś mi robi? Nie, mogę sobie tak łazić po prostu. Tylko zastanawiam się, czy to mnie na dłuższą metę... Aha, dobra, rozumiem. To mogło mnie zabić na dłuższą metę, jakbym się nie zorientował na czas, co się dzieje. Czyli muszę ich zdjąć wystarczająco dużo, żeby mieć miejsce na skok. No nie? Zrobić sobie taką plamę powierzchni, która mi pozwoli zrobić unik na sam koniec. Jak ona właśnie stwierdzi, że robi swoją beczkę. Meduzy to w ogóle są stworzenia, które często są używane jako motyw do tworzenia obcych. Strasznie to zabawne. Chociaż no, absolutnie to rozumiem, bo one wyglądają jak obcy z lekka. Bardzo abstrakcyjne to jest stworzenie morskie. I jej wygląd jest taki wow, nie? A dlatego się mówi, że często stworzenia, które żyją pod wodą, są najbliższe obcym, jak się da. To mi się nie podoba, dobra. Kurde, dobra. Wiem, że odprysk tej pary mnie zabija, więc staram się nie stać zbyt blisko. Ale idealnie sprawdza się to do... Właśnie. Ogień się idealnie sprawdza do czyszczenia tych latających czerwonych rzeczy. A zmienianie tego dynamicznie mi jakoś specjalnie nie wychodzi, więc... Po prostu... No widzicie? To mnie zabija. Jednak trzeba będzie to zmieniać dynamicznie. No! O! Tak. Robię obrażenia. Okej, czyli tamta broń w ogóle się nie miała prawa zadziałać. Muszę jednym długim strumieniem wstrzelić się w środek tego jaja. Właściwie ameby, komórki, nie wiem jak to nazwać. No komórka, ale ma tylko jądro, nie ma wszystkich tych pozostałych elementów, które sprawiają, że komórka w ogóle jest w stanie przeżyć. Jak chociażby mitochondrium. Nie wiem. Chloroplasty. No, w zależności od tego, jaka to komórka, nie? Darkness, my old friend. One eternity later. Dobra, przynajmniej teraz wiem, że używanie flamethrowera nie ma sensu, nie? No przecież przebicie się przez to... A może któraś specjalnie, którą... To miało przeładowanie, którego ani razu nie używałem? Okej. A brzmiało to tak dobrze. Okej, dobra. To działa całkiem nieźle, słuchajcie. Nie powoduje efektów ubocznych. Ach, tylko kurde no. No po prostu raz za razem próbuję podejść do niej i za każdym razem dostaję jakieś głupie obrażenie, nie wiem. Może to wynika z tego, że żeby w ogóle zadać jej obrażenia, to muszę się przebić przez tą cytoplazmę, która tu wokół niej sobie jest. I nieprawdopodobnie to jest trudne przy okazji pozbywając się tych rzeczy, które ona wystrzeliwuje regularnie. Do tego zajmuje bardzo dużą część ekranu i ja kompletnie nie mogę sobie poradzić z faktem,
Dawaj, 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 dobrze. O, nice. Nie dotknęło mnie tu jeszcze, dobrze, nieważne. Nieważne, nieważne, nieważne. Co? Co mnie dotknęło? No, ta pani zajmuje pół ekranu, a ja nie mogę do niej podejść, bo podejście do niej powoduje wypad, opad cytoplazmy, który mnie zabija. No przecież ktoś totalnym sadystą, ja nie wiem. Jakby ta gra nie była wystarczająco trudna już w różnych momentach, to jeszcze ta cytoplazma potrafi mnie zabić moim własnym strzałem. Żart jakiś. Rozumiem, że ja mam jeszcze fizyczny wpływ na nią w jakiś sposób, a to pomaga o tyle, że mogę ją utrzymywać w tej pozycji, w której jest teraz. Dobra, ona nie może do mnie podejść za blisko, bo wtedy mnie zabije. Nie interesuje mnie teraz w takim razie zdawanie jej obrażeń. Nie! No, 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 no! O. Dużo, 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 dużo! Dobra, ale od spodu jest dobrze ją bić. Wygodnie. To co, plazma staje się coraz mocniejsza? No nie mówcie mi, że teraz jeszcze więcej potrzebuje energii, żeby się przed nią przebić. No, sam sobie to zrobiłem. Ja nie rozumiałem pryncypiów, które rządzą w ogóle tym bossem. Teraz dopiero zaczynam je powoli rozumieć. Mam nadzieję, że wystarczy to, żeby... To, co zacząłem rozumieć, wystarczy, żeby z nim wygrać. No nie ma szans. Patrzcie, ile ja muszę teraz wbić w nią obrażeń, żeby w ogóle coś jej zrobić. Jest! I nie wiem, ile mam żyć. Czy to była końcówka? No bo oni się... od samego początku jakby coraz bardziej cofaliśmy się w rozwoju. Był człowiek, potem płas. Prawda, nie było niczego pomiędzy, ale... Był człowiek, był płas, potem meduza, która jest bezkręgowcem, i potem komórka. A teraz pewnie wchodzimy w jakieś kwanty, co? Co to jest? Dobra, mogę to bić. Komórka jajowa, rozumiem, to są plemniki, ale... znaczy... Ja myślę, że to ma trochę więcej do zaoferowania, nie? W sensie, że powinienem inaczej to interpretować. Tak, im się bardzo nie podoba, że ja atakuję jej komórkę macierzystą. Nie wiem do końca, jak powinien to zinterpretować. Ja widzę to tak, że to jest... Że to są plemniki, które próbują zapłodnić dopiero komórkę. No bo tamta komórka, rozumiem, że miała być fuck. No nie, i znowu od początku, bo wszystko straciłem. Nie! Jestem z powrotem. Mówiłem, że... Że moim zdaniem... O. 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 Że moim zdaniem poprzednia komórka była z założenia komórką eukariotyczną. Aha, one wtedy zaczynają tak. I to ma być zapłodnienie komórki. Dopiero w momencie, jak mogę zadać mu obrażenia, to te plemniki się denerwują. Tak jakby ona wpuszczała dopiero wtedy do siebie plemniki, które się w tym momencie aktywują, no nie? Są momenty, w których mogę, są momenty, w których nie mogę. To jest zapłodnienie komórki eukariotycznej. Co ja zrobiłem? Widzieliście to? No to trochę się
W złą stronę wybraliśmy moim zdaniem, ale nie ma problemu. Czyli nie sądzę, żeby Japończycy popełnili błąd, jeśli chodzi o ewolucję, więc daję sobie głowę uciąć, że się po prostu mylę w temacie komórki i zapłodnienia. Może ta poprzednia komórka, musiałbym zrozumieć, czym były te wyrzuty, które wyrzucała. Może to była zapłodniona komórka właśnie. I te wyrzuty, które wyrzucała, no to było po prostu dzielenie się komórki, ale komórka jajowa, jak się zapłodni, to dzieli się z tego, co pamiętam. Teraz nie pamiętam. Kurczę. Mitotycznie, o tak to się mówi. Czyli na takie same. O równej wartości. Kurczę! Pieczone jeszcze raz! Jeszcze raz! O równej wartości. Na takie same komórki. A co za tym idzie, te małe, to byłoby coś innego jeszcze. Tak, ale może to być jakiś podział, którego ja nie rozumiem. Także staram się to interpretować, ale nie jestem w tym za dobry. Bam! Dobra. Robimy to. Dobra. Nie mogę ich za bardzo denerwować. Mogę co jakiś czas po prostu je podpikować, a potem się zbliżać do niej. Wściekły się. Wtedy trzeba robić tak. Po prostu tworzę sobie zbroję wokół siebie. Dobrze! Biją! W ogóle to tło mi przypomina trochę, nie wiem czy graliście w Earthbounda z Mother Series. Najlepsza metoda. Polecam tą metodę wszystkim. Dawaj! Gin! Wiggle, dobra. Jest git. Ale to jest przerażające, bo nigdy nie wiem, czy się uda. To jest zupełnie przypadkowe. Nice! Udało się. Na końcu była walka z finalnym bossem, z takim tłem, które było przerażające. To też się podobnie ruszało. Co prawda no to było, tamto to było SNES, a tutaj tu mamy PlayStation 2. No ale zamysł był podobny. Jak niewielki skok widać zaliczyła ta gra. Dobra, co tu się dzieje? Dostałem B, więc znowu będę musiał zrobić to jeszcze raz. Nawet C dostałem. Bo chyba wtedy jeszcze jest jakiś siódmy poziom, jeśli mnie pamięć nie myli. Dobra, co się teraz wydarzy? Nie muszę zawsze te głębokie wdechy brać. Tyle? Już? Koniec? Tyle? Koniec? Napisy końcowe? Napisy końcowe już raz przeszliśmy. Także to był poziom szósty. Jeśli jest siódmy, to zobaczymy się w poziomie siódmym. Jeśli nie, to widzicie się ze mną jutro na YouTubie w nowej serii. Z nowej, a właściwie dalej starej gierki. Siemano, zrobiłem wszystko na A, na S, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Poprzednio przegapiliście kawałek cutscenki, stwierdziłem, że teraz zaryzykuję i nagram wam to, zanim wiem, czy coś się wydarzy, czy nie. Generalnie poprzednie zakończenie było takie, że wylecieliśmy, tego nie było, także już się dzieje coś innego. Wylecieliśmy z tego portalu, ale okazało się, że dalej bije serce tej
tej małej szynszyli, tej komu- tego komórczaka. O, okej. Okay. Że dalej bije mu serce, a co za tym idzie, no wygraliśmy, ale nie wygraliśmy, więc... Więc teraz trzeba wygrać. Dalej wszystko nagrywam jednego dnia, piątkę, szóstkę, siódemkę. Także w tej chwili jestem już po sześciu, siedmiu, no tak mniej więcej sześciu godzinach ciągłego nagrywania. Ciągłego nagrywania albo dogrywania się do tego samego momentu, w którym byłem. Także mamy poziom siódmy, jestem padnięty, ale jest szansa, że to się skończy. Także słuchajcie, że, znaczy skończy, że przejdziemy tą jakże wspaniałą produkcję. Ona też. Aha, dobra, to wyszło. Dobra, to ja to źle. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra, udało się. Udało się zrobić unik. No czemu ty jeden skacze w prawo, drugi w lewo? Przecież moglibyście się zdecydować. No nie wierzę, no przecież ja za łatwo tracę życia. Ten boss jest też kurde taki denerwujący jestem. Aha, dobra. Jak widzicie, rozemocjonowany. Ja muszę się uspokoić, muszę się skupić, bo ja sobie słuchałem podcaściku, jakiś streamu sobie odpalałem, żeby tylko podbijać sobie poziom energii jeszcze, żeby udało się tą grę dokończyć, no bo ciężko mi było odpuścić po prostu, nie? A więc stwierdziłem, że po prostu sobie tą grę dokończę i to będzie moje zadanie na dziś. O, zaskoczyłem, no i oto był pokój. Gin! Matko! Ile ty masz życia? Przestań żyć! Umrzyj! Serio, umrzyj już! Dobra, trudno, umrzyj już! Tak! 100%! To od razu... to koniec? Co się dzieje? Halo! Mam 100%! Nie! Okej. Okej. Akceptuję to. Czy to jest zakończenie tej gry? Czy czeka mnie jeszcze ten poziom magiczny siódmy? Czy to był poziom siódmy? No jaka wyrenderowana, taka scenka jest ładniejsza chyba niż pozostałe, co? O! Udało się. moi drodzy, teraz już mogę z całą pewnością powiedzieć. Dzięki wam bardzo, że byliście, dzięki wam bardzo, że oglądaliście. Wilgax, ta seria to twoja wina i moje obecne samopoczucie to też twoja wina. Jestem zmęczony, głodny i bardzo usatysfakcjonowany tym, że udało się ukończyć tę grę. Mega usatysfakcjonowany, że udało się ukończyć ją w pełni legitnie do piątego poziomu. Później już trochę na oszustwie, no bo miałem na piątym poziomie save state. Przyznaję się do tego w całości, w pełnej okazałości. Nie wiem już co mówię. Gierka się skończyła, kontra Shattered Soldier. Bardzo przyjemna mechanicznie, dawała dużo satysfakcji z nauki kolejnych rzeczy. Ale moim zdaniem do kontry nie pasuje taki styl realistyczny, jeśli chodzi o grafikę. Moim zdaniem poziom trudności dokręcony do granic możliwości, jeśli ktoś chce naprawdę ukończyć tę kontrę, to zrobienie tego tak, żeby to zadziałało, czyli posiadanie tego hit rate'u, nie robienie tego po swojemu, tylko tak jak gra wymaga, to jest dla mnie sadyzm i zupełny bezsens. Więc tak jak mówię, w ogóle nie żal mi, że na pewnym etapie po prostu stwierdziłem, że robię tego save state'a. Nagrałem dla was tę kontrę, z wielką przyjemnością ją ukończyłem w ten sposób. Nie wiem, czy kończy się moja przygoda z kontrą, bo zastanawiam się jeszcze nad Neo, ale do tego czasu na pewno jeszcze będzie spora przerwa, bo czeka nas w międzyczasie jeszcze jedna seria
i moja ukochana seria, jeśli chodzi o Nintendo Entertainment System. A potem prawdopodobnie będziemy już na etapie Stellar Blade'a. Więc jeśli pojawi się kiedyś Neo Contra, to Neo Contra będzie już po Stellar Blade. Dzięki wam bardzo, że byliście. Jak widzicie, wszystko już przebiegło tak jak trzeba. Zakończenie najlepsze, true ending. Do następnego.